Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac i kontynuujemy naszą przygodę. Niestety ostatnio nie podołaliśmy na serduszku, smutna buzia, ale odblokowaliśmy Azazela, więc tym razem serduszko jest nasze. Niestety umarłem ostatnio przez swoją brak wiedzy na temat hitboxów. I dostaliśmy Guppy's Tail. Jest to bardzo fajny item, który powoduje, że mamy większą szansę na skrzynki. Dokładnie tak. Więc mamy serduszko, gramy Azazelem i mamy więcej skrzyneczek. To jest dobry start. Co to jest? Nie pamiętam. Toxic Blood, Anemic. A, okej, okay, czyli jeżeli oberwiemy, zostawiamy ślady krwi. Czyli jeden z itemów, który dostaje Azazel po śmierci. Jeśli pamiętacie ostatni odcinek. I pierwsza skrzyneczka, pilsy. Pils here. Paraliż, okej, okay, chwilowo sparaliżowani, nie ma problemu. Dobra, hop. Azazelem gry są bardzo proste, na szczęście. Cieszę się, że odblokowałem. Zdecydowanie. Ostatnio wspominaliście, że... Że za dużo jęczę w odcinkach. Przepraszam. Może ja czasami lubię pojęczyć. Są ludzie, którzy lubią sobie pojęczyć. Zrobić... Znaczy, tak ludzie robią, kiedy się czują dobrze, nie? A ja na przykład jak wygrywam, to mogę się czuć dobrze i takie... Opa! Nie odbierajcie mi przyjemności z gry! Wy potwory! Opa! Dobra. Teraz w sumie może być ciężko go... Nie, nie jest tak ciężko, jesteśmy dość szybcy. Jeszcze potrafimy latać. Jej, Cube of Meat. W sumie mamy wszystko, czego... Nie mam bomb, więc nie mam wyboru. Opa. Ważne, że mamy jeden z itemów Guppy'ego i oczywiście, jeżeli gramy Azazelem, musimy mieć Guppy'ego. Zawsze mamy Guppy'ego grając Azazelem. Zawsze! Może on ma jakąś szansę zwiększoną na itemy z Guppy'ego. Nie mam zielonego pojęcia. Skrzyneczka złota. No nie mamy kluczyka, a kluczyka zdecydowanie potrzebujemy do Treasure Roomu. Akurat zwiększona ilość skrzynek mnie bardzo cieszy, ponieważ jest duża szansa na kluczyk. Tylko na ten moment jeszcze nic nam nie wypadło. Takiego... Ooooo! Chwileczkę, chwileczkę. Oni są dość niebezpieczni, ale dostałem monetkę i worth it. Dobra. Zakrwawione ciałka. Ja bym mam obrażeń tym Azazelem. Skore gówno. Debre. Debra. Ło! Ło, ło, ło. Wolno ode mnie. Dobra. Tu nie mogłem spróbować. Zrobić secret room, ale... trudno. Na pewno tam nie było secret room. Na pewno. Fuck, oberwałem. Kurde. Dobra. Chodźmy spróbować zabić bossa. Monstro, czemu by nie? Może wyleci nam... Satan room. Devil room. Ta muszka nas nie zaatakuje. O, ale monstro coś inna. Sprawa. O, czemu ta muszka mnie atakuje? Prawdopodobnie przyzwał neutralną muszkę. Dobra, co zostanie ciekawego? Proszę, pojaw się, szatani. O, jest. Speed and damage up. Akurat tego potrzebowałem. I, moi drodzy, mamy bardzo fajny item. Kurwo! Dobra, podniesiemy to. Mamy 9 żyć. I dwa itemy do Guppy'ego. Ciekawe, czy mogę to podnieść. Nie mogę. Dobra. Spoko, mamy 9 żyć. To nam się przyda. Rozwalamy te ognie. Ognie piekielne. Z nich mogą wylatywać serca. Okej, wezmę, ale potem. Na ten moment jeszcze nie chcę, ponieważ musimy się roz... ewentualnie mogę stracić. Mogę oberwać w sensie. A ja nie chcę... O, panie. Dobra. To jest ciekawe. Doktor mega odblokowany. Nie wiem czemu. Oczywiście skrzynka, kiedy nie mamy kompletnie kluczy. Pils here? Co to jest? Telepils. Okej, okay, to jest... A, to jest super sekret. Spoko. Kolejny pils, full health, no dzięki. Lemon party, ściekałem się. Dobra. Wiem, chyba, że jest super sekret, czyli po prawej na pewno nie będzie sekretu. Szukamy treasure room. O, znaleźliśmy, dobra. Ale nie mamy jak tam wejść, potrzebujemy klucza. Potrzebujemy klucza bardzo. O mój Boże. Naprawdę nie staniemy się do treasure roomu. Naprawdę. Dobra. Czy tutaj był złoty ten? Fuck! Nie jest dobrze. Zdecydowanie nie jest dobrze. Jest daleko od bycia dobrze. Dobra, czyli ewentualnie... Fuck. Dobra, i moją jedyną nadzieją jest tak naprawdę... dostać się do sekretu i mieć nadzieję, że tam będą klucze. Zobaczmy, czy tutaj jest potencjalny secret room. Tak, jest potencjalny sekret. Dobra. Jolo.
Proszę. Jest i leci klucz. Nie! Dobra, może wylecieć klucz. Jest szansa. Jest szansa, że wyleci klucz. Dolary! Dobra. Fajnie, no cieszę się, tylko że... No dobra, mamy tyle hajsu. Może to nam się opłaci. Wątpię. Ale może. Może. No dobra, biorę to. No jazda, musimy zejść niżej. Szkoda, nie zdobyliśmy itemu. Z drugiej strony zdobyliśmy dolar, który też jest itemem. Czyli 99 centów. I dostaliśmy główny poryju. Fajnie. Jej, tak zwany shitstorm. Ale dobra, wracając. Mamy możliwość robienia dużych zakupów w sklepiku, więc może być value. Może. Nie lubię tych czerwonych pająków, są wredne. Lecą na nas. A to jest niemiłe. No i pamiętajmy, że brakuje nam jednego, jednego itemu dla Gapiego. Którego będziemy mieli, bo gramy Azazelem. Jak gramy Azazelem, zawsze jesteśmy Gapi Azazelem. Zawsze. Nie ma takiej gry, gdybyśmy nie byli. Po prostu nie ma. Zawsze jesteśmy głupi. Głupim, chciałem powiedzieć. I teraz kluczek, no dobra, chociaż tyle. O, bomba, jej. No i teraz wejdziemy do treasure room. O, dokładnie, pał. Zdjęty, wypoczęty, jej. Dostaliśmy grzybek, nie pamiętam co to dawało, ale wezmę. Fires rate up. Okej, okay, ładujemy bardzo szybko pocisk. I chyba mamy troszkę mniejsze obrażenia, albo mi się zdaje. Na pewno mamy fires rate, czyli bardzo szybko ładujemy nasz atak, więc jest zajebiście. To był dobry item. Kolejny dobry item dla naukowca. Nie podnoszę tego, bo po co? Może nam się przyda, wątpię. Wątpię. Opa. Ale przynajmniej przydałby się pan Money Equal Power, tylko że nie mam go odblokowanego, więc... Op, ooo, bolał. O, boli. Co dalej? Przydałby się jeszcze ten item, który daje nam czerwone skrzynki. Biorąc pod uwagę, że brakuje nam jednego itemsa dla Gapiego. Opa. Nie bij mnie. Dobra. W ten sposób nie będzie problemem go pokonać. Cokolwiek on zrespi, zabije natychmiastowo. Dokładnie w ten sposób. Guard is easy. Opa. Powinien dać jakiś atak do tyłu. O! Ale start up. Jest. Dobra, podniesiemy najpierw to. Bo jest szansa, że może nas teleportować. I odblokowaliśmy Gapis Challenge 8. I odblokowaliśmy item do Gapiego. I teraz odpalimy to. Dobra. Myślę, że nie potrzebujemy. Mamy Gapiego. Myślę, że sobie zamienimy życie w 3 Soul Hearty. No jak mówiłem, mamy Gapiego. GGWP. Spróbujemy zrobić może arenę, skoro mamy już tak przegniętą postać. Czy wracam w ogóle do sekretu? Tak się zastanawiam. Nie do sekretu, tylko do treasure roomu. Tak, fire rate up dostaliśmy, dobra, nieważne. Opa. Aj, gapi. Czy chcę tutaj wejść? Ja w sumie wejdę z czystej ciekawości. Opa. Chyba źle to ustawiłem. Nie. Ja zużyję jeszcze jedną bombę, bo mogę. Mam nie stać. No nic mi to nie dało. I pączki, dobra. Oberwaliśmy, ale zdobyliśmy jedno życie, więc chyba jest worth it. No nie! Dobra, nie weź to. Muszki śmierdziuszki. Dobra. Nie chcę wchodzić tutaj. Czy coś jest ciekawego? Nie, raczej nie. Rozwalę tylko to, bo mogę. Bo kto mi zabroni? O, pieniądze, bardzo mi się przydadzą. Dobra. W sumie mógłbym wziąć udział w tej maszynie. Znaczy, skorzystać z maszyny losującej. O! Brawo, Camrus. Ale nie chce mi się po pierwsze tracić czasu, wy pewnie też nie chcecie tego oglądać, jak tracę czas. Poza tym arena, chcę zrobić arenę, odblokować arenę za zelem, bo nie mamy jej odblokowanej. Nie mamy niczego odblokowanego, dobra. A z takim Azazelem będziemy bardzo szybko przechodzić. Everything! Daj mi życie, ale nie te. Opa. Dobra. Chodźmy na górę. O! Zjebałem, patrzyłem za blisko, dobra. Spróbujmy zrobić znaleźć tutaj sekret. Nie ma, dobra. Jop, na dół. Dobra, Camrus, ogólnie dobrze ci idzie, masz Gapiego, jest wszystko pięknie. Ale pamiętaj, nie zjeb tego. Bo będziesz zjebany. Po prostu.
Staraj się tego nie zjewać. Masz oczywiście życia w postaci Deadcata, ale still. Nie wiem co to jest, ale... A wiem, no... Spoko... przydupas. No skorzystam, no. Oj, 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 oj. Ej, skurczyk, pięknie. Ale zachowam sobie gość na potem. Więcej kluczyków, dobra, wiecie co? Otworzę teraz. Otworzę teraz, bo mogę. Bo mnie stać, bo nikt mi nie zabroni. Haha. Hopa. O, 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 o. Dostaliśmy Parasite. I jeszcze dostaliśmy zwiększenie obrażeń. I no, po prostu super. W sensie, że zajebiście. Bo naprawdę zwiększa mocno obrażenia. Jeszcze to sobie otworzę. Nie kurwo. Fuck. Tutaj nie sprawdzałem. No nie mogę. Mam jeszcze czas. Jak tam zwiększyło obrażenie? Ło, w pizdu. No, nie, dzięki, no. Ten dolar mi się bardzo przydaje, nigdzie nie ma sklepu. Co nie może być w jednym miejscu i do niego zajrzę. Bo mogę, bo mnie stać. Dokładnie, tutaj jest. Tutaj jest? Hametezis. Nie mam klucza! Fuck! No tak, a jestem gównym. Brawo, Camrus, brawo. Dobra, jebać to. Czab, może tutaj będzie, znajdziemy jakiś kluczyk. Kto wie. Muchy prawie całe życie mu zabiły. Zabrały, whatever. Dobra. Zejdźmy to. Damage up, więcej damage upów, dobrze. Co to jest? Bomby, super. Tylko problem jest taki, że nie mogę tego podnieść. Mogę to podnieść. O, super. Kolejny damage up. No spoko. Za jedno życie opłacalne. Dobra, no lecimy dalej. Czyli mogę podnosić. Tylko żebym wtedy stracił życia i bym umarł, tak? Coś takiego? Chyba tak. Okej. Okay. To wiemy jeszcze jak to działa. Damage up jednak był opłacalny, bo to jednak muchy będą zadawać... muchy zadają dwa razy tyle obrażeń, ile my mamy obrażeń. Więc ogólnie damage up jest bardzo value. Dobra, tak czy siak jest szansa na sukces. Yes! Dokładnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Fuck yeah. Fuck yeah, fuck yeah, bomby, nie dziękuję. Poproszę kluczyk. Hej. Ile mamy czasu jeszcze? O, pa, 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 pa. A, proszę, a, tak. O, mucha. O! Bomba. Eww. Te muchy. 10 minut, a ja na luzie. Wow, muszę zajrzeć. Okej. Okay. Soul Heart, spoko. Czy chcemy tą książeczkę? Nie chcemy żadnych z tych itemów. Teraz mogę powalczyć. Nie, odsuń się ode mnie, kuźwa mać! A, dobra. Jakie swarf. Haha! Come my minions. Nie będziesz skakać, moje muchy cię zabiją. Może ta gra jest za łatwa. Zawsze gramy Azazelem, mamy Gapiego. Zawsze. Daj mi klucz, do jasnej cholery. Znaczy, nie potrzebujemy klucza, lecimy po prostu do bossa. W sumie wyjebane w klucz. Wyjebane we wszystko. Nie! Zrobisz mi tego. Dobra. Hopa, pa, 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 pa. Widać, że super szybko ładujemy to, to jeszcze mamy super dużo obrażeń. Na po prostu GG. Taki komunikator. Pierce here. Lock up. No, okej, no spoko. Nie będę narzekać. Zdecydowanie nie. Gdzie jest bossu? I z bossu time. Skrzyneczka, kluczyk, bombsarki. Boss of steel. Okej, okay, nie pogardzę. To jest nawet lepsze. Jolo. Dzięki. Klucze. Dajcie mi klucze. Hop. Okej, okay, no będziemy mieć zawsze szatana, spoko. Przyjmę. Czemu miałbym tego nie zrobić? Jej, tyle much. O mój Boże. Co to jest? No, nie wiem, jakiś trinket. Wezmę. Tym razem dobrze umieściłem kamerkę, jakbyście nie zauważyli. Jej! Opa! Jest klucz! Super, zajebiście. Dobra, to znaczy tylko jedno. Treasure room! Sialalala! Sialalala! Nie wiecz na radomą skrzynkę. Papara papapa. He's greedy. No spoko, i tak nie mamy. W sumie to jest okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że mamy za dużo golda, a to nam może dać klucze. W sumie spoko. Hopa, hopa, hopa. No fajnie. Cieszę się. Wielki wpierdziel. Dobra. Nie, nie będę. Mam... Jesteśmy tak napakowani, że strata życia nie jest jak najbardziej odpowiednią rzeczą. W sumie nie zbierajmy żadnego życia. Jesteśmy tak przegięci, że nie musimy. Odblokujemy F-kę. Evil up. Czy to się zalicza jako zbieranie życia? Chyba nie wiem. Jakieś bomby tam były. Zignorowałem.
Przy dwa poziomy nie zbieramy życia, ok? Czyli ten poziom i następny nie zbieramy. Teraz będzie matka, nie zbieramy życia, ok? Jak będzie Sorcerer, nie zbieramy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Spoko. Też cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, wręcz bym powiedział. O, zabijcie go zanim skoczy, dobra. Jest pieniądz. Pieniądz dla Żydka. Pieniądz dla Żydka, jej, fuck je. To było ciężkie. Okej. Na dół. Bo jest więcej grubasów. Więcej grubasów oznacza większą ilość grubasów, dobra. Ja ogólnie nie chcę wchodzić do Curse Roomu. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałem tam wchodzić. I jeszcze ewentualnie staniemy tam życie. A tego byśmy nie chcieli właściwie. Ile mamy czasu? O, klucz, dokładnie tego potrzebowałem. Dokładnie tego potrzebowałem w tym momencie. Co daje nam piórko? A, dobra, pamiętam to użycie. Wiecie co, nie, zostaje sobie gapi spał. Nie potrzebuję. I przechodzimy od razu, nie tracimy czasu. Nie tracimy zbędnego czasu. To było szybkie. Ogólnie... Nie możemy podnosić życia, to daj nam życie. Nie. Nic tu ciekawego, dobra, wchodzimy tutaj. Okej, eksplozje nie będą nas sprawiały, że obrywamy. Z drugiej strony to daje nam fajny spazm damage, ale wiecie co? Uodpornimy się na eksplozje. Eksplozje nas leczą ogólnie. To nic nam nie, jeśli chodzi o leczenie, nic nam nie daje, ponieważ nie mamy kontenerów na życie. Ale z racji tego, że... No nie obrywamy, po prostu to czy tak oberwiemy, ale... Dobra, to sam sobie już nie odblokujemy. A, zrobił jednak to gówno, nie zdążyłem go zabić. Dobra, trudno. Wracając... Eksplozje może nas nie leczą, ale wciąż nie zadają obrażeń. I to jest spoko, biorąc pod uwagę, że łąb zadaje jednak, no wiecie, trochę rani. Trochę bardzo. Jej! O Boże, jaka ta gra jest łatwa! No ale dobra, no. Są gry cięższe, są gry łatwiejsze, no. Boże, te muchy! Come my minions! Easy game, easy life. Gap jest jeszcze tym bardziej przegięty, jeżeli mamy Brimstone'a. Tym bardziej. Albo latamy, albo jesteśmy za zero i mamy to wszystko. Jasne cholery. No patrzcie, jeden strzał jest martwy. Fajnie. Muchy dolecą. Jeszcze. Siemano. Przynajmniej będzie szybkie, nie? Hej. O, tutaj jesteś, okej. To było jeszcze szybsze niż się spodziewałem. Brimstone. Pięknie. Że przyjemnie to robi. Bloat, ty kuźwo pieprzona. Nikt cię nie lubi, Bloat. Ciebie też nikt nie lubi. Wow, ile życia potraciłem. Camlus, ogarnij się. Dobra. Hopa. Przepraszam, spokojnie. A, widzicie, oberwałem bombą, ale nie straciłem życia. Ponieważ mamy... Pyromantę i odbrowałem Butter Bean. Nie wiem co to daje, ale wiem, że to jest chujowy item. Więc nie jestem usatysfakcjonowany. Dobra. The Nail i dostaliśmy bardzo fajny item, który daje nam nieśmiertelność, jeżeli się ruszamy. Spoko, nie mam zbytnio dobrego komba z tym, ale wciąż to jest bardzo spoko. Chcę to podnosić, to nam na życie. I będziemy mogli sobie zamienić. Czy chcemy sobie zwiększyć szanse na przejście tego? Z drugiej strony będą się dwa poziomy, które... Okej. A nie, to daje speed up, to nie daje nam życia. Okej, spoko, to dobrze, że wziąłem. Nie wiem czemu... bo mi się pomyliło z bandażem. Mi się pomyliło z bandażem, który daje nam życie. Okej, czyli dobrze, że podniosę nam speed up i coś tam jeszcze. Więc jest okej, zdecydowanie jest okej. O, utero. O nie! A, muszki, śmierdziuszki. Co? Od czego oberwałem? Nie miałem prawa od niczego oberwać, co to jest? To daje nam chyba... nie wiem. Coś nam to daje. Bomby! Jej, bomba. No okej. Czyli Samsona już nie odblokujemy, bo nie mogliśmy obrywać przez dwa poziomy. Ale F-kę możemy dalej odblokować. Nie mamy klucza, sorry mate. Bomberman! Spoko. Coś fajnego? Hermit. Okej. Teleportuje nas do nikąd. Teleportuje nas do nigdzie, proszę nie oberwij Cambus. Nie w tym miejscu, bo stracisz całe życie. Czyli nie ważne czego oberwiesz, to i tak stracisz całe życie, ale wiesz o co chodzi. Dobra, te muchy, kocham te muchy. Yo.
A głównie szczególnie dużo much można zrobić. Mamy tylko jedną drogę, a ta droga jest na dół. O mój Boże. Nie wiem, co mnie uratowało, ale nieważne. O mój Boże. Jesus Christ. Christ, whatever. Ameno. Ameno. O mój Boże. Szybko. Ogólnie wziąłem ten kolejny item do Gapiego, bo mogę. To jest najprostsze rozwiązanie, jakie mogę wam podać. Tutaj są dodatkowe muchy, jest to spoko. Klucz, forsa, spoko. Chodźmy do kolejnej skrzyneczki. Ja pierdolę. Wiecie co, jednak wezmę to. Bo to nam daje 3 soul herty, co wskrzeszenie. Więc okej, to będzie opłacalne. Będzie opłacalne, jeżeli umrzemy, mamy dalej deadketa, więc jest okej. The Stars, co dawało? Teleport, w sumie tak. Daje nam tylko teleport. Ty! O, dziękuję ci, mucho. Dziękuję ci, mucho. Nie chcę podnosić. Ja chcę F-kę. Może przejdzie mi bez obrywania. Mam tyle obrażeń, że bossów zabijamy na hita. Po prostu spróbujmy nie oberwać, co nie? To jest najlepsze rozwiązanie ever. Spróbujmy nie oberwać, spróbujmy, żeby tego samolotu nie było słychać. Bardzo wyraźnie! Okej. Okay. Nie! 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 Nie zezwalam na takie traktowanie. To jest nie do pomyślenia. Dobra, w sumie tutaj nie doleci, więc easy. No, latamy! Uff, that was close. O, maska, redukcja obrażeń. Zdecydowanie przyjmę. To jest zdecydowanie to, czego potrzebowałem w swojej obecnej sytuacji. Jakakolwiek redukcja obrażeń. Zbierz ten hajs, bo kurczę się przydadzą. Okej. Okay. O, nie! Czy to się zalicza do F-ki? No ty kuźwo, jak to tu działa? A kto to to, a kto to to? Mama Gardi? Wow, what the fuck. A, to, dobra, no spoko. Gin. That was close. To nie daje nam życia, nie? Damage plus range up, zdecydowanie. Łopata, w sumie możemy... W sumie okej. Okay. Tak tutaj wejdziemy. I teraz mogę zrobić od razu diabła. Jeżeli zejdziemy na dół, czyż nie? Z drugiej strony mogę sobie zjebać grę. Chuj. Jalo. Bo jeżeli pominiemy matkę, to będzie samotna. I będzie jej smutno. Odblokowałem F-kę, ok, spoko. Czyli to się nie zaliczało do dodawania życia. Zajebiście. Ameno. Jest szatan! Szatanie, przybywam do ciebie! Jak niczym Azazel, jako Azazel, whatever. Ach, ta nuta. Sheol! Hopa! Nie powinniśmy mieć problemu z przejściem tego, biorąc pod uwagę, że mamy takie obrażenia, jakie mamy. Tylko proszę, okej. Okay. Zabiję cię zanim we mnie strzelisz! Dokładnie, nie wiem czemu użyłem tego specjalu, ale mogę. Dlatego go użyłem. Nie wykorzystałem ani jednej monetki przez tą całą grę. Fuck. Muchy, zabijcie ich wszystkich. Kill. Kill the Sphinx. Hopa. Dopomniałem, że my bardzo szybko ładujemy. Nasz... Tak, my bardzo szybko ładujemy, nasz brimstone. Hopa. Śmierć. Czeka tylko ciebie. Zbieraj, dawaj klucze. Okej, okay, nic nie ma. Zresztą nawet jeżeli jest, nie mam zamiaru tego otwierać, tylko się nie potrzebuję. Narażam. Narażam. Pa, pa, pa. Witamy. O, mogę to tak otworzyć? Yes! Tak, chariot. A, tak to działa. Silver chariotu! Dobra, give me that shit. I very like this shit. Dobra, właśnie nie potrzebujemy... Nawet nie będę czekać na żytka. Z racji tego, iż po prostu... Mogę odpalić tutaj? Nie, nie mogę odpalić przejścia niżej. Ponieważ mam niską ilość kruszy, więc nie trzeba mam się przejmować tymi pieniędzmi. Tych pieniędzy i tak nie wykorzystam. Mogę sprawdzić super sekret, chociaż nie czuję potrzeby. O, proszę. O, złota kupa, nie no, bardzo mi się przyda. Nie powiem, że nie. Okej, oni spieprzają, czy co robią? Nie wiem. O, to jest spoko item, bierzemy. Nie możemy pozwolić, żeby się zerwały z łańcucha, bo będą niewidzialne i będą chciały nas zabić. Jak wszystko tutaj! A, uniknąłem!
Nastakujmy muszek, póki możemy. Dobra. Paszła won! Sanawa być. No nie! Szybko naładuj, zabij, zanim się cokolwiek stanie. Pięknie. Co to jest? Laka. Zdecydowanie przyjmę i widzę tutaj bombę. Więc mam zamiar ją użyć. Ponieważ dostaniemy serce. Teraz możemy, bo mamy F-kę już odblokowaną. I widziałem dzięki grzybkowi. Opa! Że bossu będzie poniżej. Opa, pa, 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 pa. Dziękuję ci, muszko, że wchłaniasz moje życie. Uło! To będzie strzelać, Nie możemy na to pozwolić. I postawmy bombę tu. Zobaczmy, co to daje. Health up. Health up, dobra, whatever. Whatever, dobra, naładujmy. Satanie! Przybywam do ciebie, przytul mnie, tatusiu. No, obudź się. A, to jeszcze jest on. It's him. Uuu, to było szybkie. Ale jakbym miał jedno, że nie umarł. Nuuu. Opa. Easy game, easy life. Yay. Zaliczony. Szatan zaliczony w pięknym stylu. Czekaj, czy zaliczono mi 6 matki. W sumie powinienem chyba pokonać matka, dopiero potem zejść do szalu, nie? Żeby odblokował nam zakończenie. W sumie tak, powinienem. Chyba zjebałem. Demon Tail odblokowałem, okej. Okay. Odblokowałem Judasa. Nie. Przeszedłem tę pierwszą matkę. Ponieważ, tak, przeszedłem. Czyli jeżeli obejście jej, nawet jest równoznaczne z tym, że ją przeszliśmy, spoko. Ponieważ pierwszym itemem jest czapka Judasa, odblokowujemy Judasa. Okej, okay, spoko. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się jednak podobało. I suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, pa pa.